Witajcie, moi drodzy Państwo. Przed nami przedsionek. Oj, bardzo duży przedsionek. Dorema Montana Super Lux. Taki jest to model. Marka to oczywiście Dorema. Zacznijmy od lewej strony przedsionek. Przeogromny. Typowo nie na naszą przyczepę, dlatego ta lewa strona cała wisi, aby prawa wyglądała. Minus taki. Pocięty jest delikatnie kołnierz. Zobaczcie. To jest na pewno minus. I kolor tego przedsionka to taki mleczny. Taki mleczny odcień. No właśnie, jakiego koloru? Należałoby płci pięknej zapytać. Oryginalne firanki, bardzo ładnie to wygląda, bo są podwójne takie szyby. Ładna, czysta kartka wentylacyjna. I tutaj z małego minusika tutaj była jakaś dziureczka, zobaczcie. O, na środeczku taka, ktoś jakimś taśmą to przykleił. Nie wygląda to może za ciekawie, ale tragedii nie ma. Także ode mnie takie 5 minus na pewno dostanie. Po prawej stronie ładna moskitria po połowie długości okna. No i przede wszystkim macie możliwość również wpięcia. Dokładnie tak, wpięcia pasów sztormowych. Kedra bardzo długa, do samego końca przyczepy, dlatego znowu pozwoliłem sobie odsunąć ten zamek i wejść tędy. Zobaczcie, kolor jest taki mleczny, taki niby to mat. A w środku metalowy stelaż, mamy do niego dwie rurki na dach. Zobaczcie, jak wygląda okropnie tamta strona ze względu na to, że jest on za duży na tą przyczepę. Firaneczki, jak to w Doremie? Na plastiku, na plasticzki można to przesuwać oraz przedsionek zakończony jest nie hakami, tylko takimi gumami.